Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i ponownie jest ze mną Adi, ponownie jestem u niego, jej! W tej samej tutaj, prawda, scenerii. Wszystko jest tak, tak, tylko samo. Mów bardziej do mikrofonu, bo mamy słaby mikrofon. Mówię bardziej do mikrofonu. Dobrze. Tak, w tej samej scenerii ponownie. Ej, w sumie tak patrzymy na podglądzie, to chyba jest okej. Chyba mikrofon się sprawuje dzisiaj tylko dobrze. Jak patrzę na kamerę, to mam jedno oko za małe. Nie, to mi się wydaje, że serio jest. To serio tak jest, to jest. Wiesz co, trochę tak jest. Ale dobra, mniejsza, nie o to chodzi. Dobra, słuchajcie widzowie, w każdym bądź razie dzisiaj. Co? Przyjechałem znowu do Adiego, żeby znowu obejrzeć z nim razem kolejny film Marvela. Nie udało się niestety tego zrobić na Ant-Mana, chociaż taki był plan. No ale udało się na kolejny film, czyli... Na Strażników Galaktyki Vol 3. Volume 3, może to lepiej brzmi. Albo Volume 3. Volume. Powiem tak, szczerze, nawet się cieszę, że nie padło na tego Ant-Mana, bo to byłby mały zawód i trochę byłoby szkoda, że Hedda się przyjechał akurat na taki film. W sumie to racja, no. A trafiliśmy akurat na Strażników Galaktyki 3 i powiem tyle, że trafiła się nareszcie solidna produkcja. Naprawdę. Tak. I w sumie na tym można by teoretycznie zakończyć, ale no co to byłaby za recenzja, zwłaszcza, że się widzimy, a po recenzji Czarnej Pantery wiecie, że jak widzimy się, to te recenzje są o wiele lepsze, bo tak, no po prostu, no jesteśmy obok i lepiej nam się rozmawia. I lepiej się możemy dogadać, na przykład, no nie wiem, jak tam komuś siądzie internet, no to wiadomo. No właśnie. No, potem się domyślać, co się stało. A tak jak tutaj na przykład, ja bym teraz umarł w tym momencie, no trochę dość wie, że ja umarłem i są mu się na nagrywki od razu i nie ma problemu, więc jest oczywiście dobrze. Widzę, że muszę trochę bardziej do mikrofonu mówić, mimo tak, wszystko. Tak, trzeba, no. Bo niestety wziąłem słabszy mikrofon, ale to nie jest też sytuacja bez wyjścia. No. Dobra, no to co? Przejdźmy do rzeczy w takim bądź razie. Do konkretu. Dobrze, od czego zaczniemy? Zacznij ty, bo ja właśnie mniej wiem, co mówić dzisiaj. Może ogólnie. Ja też nie za bardzo wiem, mimo że no trochę tam się działo, ale działo się właśnie tego tyle, że nie wiem za bardzo, od czego zacząć. To może po kolei, może od postaci, bo segregujmy to. Postacie. Żeby przejrzeć postacie najpierw, tak. A potem fabułka. Postacie, fabułka, sceny po napisach i może tak ogólnie wrażenia. No dobra, to od kogo nie, to może nie. Zacznijmy właśnie od ogólnych wrażeń. Okej, ogólne wrażenia, dobra. To ja zacznę. Dawaj. Tak. Ja już zanim w ogóle poszliśmy na film, bo były przedpremiery 4 maja, widziałem tak naprawdę same, ale to same pozytywne recenzje i opinie na temat Strażników 3 i szczerze, trochę się tego spodziewałem, ponieważ generalnie Strażnicy zawsze trzymali poziom, mam wrażenie. Prawda. I pierwsza część i dwójka, no ale jednak to są filmy Gunna, a od niego... James Gunn jest po prostu dobrym reżyserem i też scenarzystą, bo on przecież do tak. Strażników też pisał scenariusz. On reżyseruje i pisze scenariusz. Tak. Ale w ogóle też od Gunna się dużo wymaga, ponieważ on jest generalnie znany z tego, że jak to tam ktoś kiedyś określił w ogóle, że on ratuje uniwersum. Ponieważ tak, w DC zrobił ten Legion Samobójców, który był hitem. Teraz lubiany był bardzo przez fanów. Tak, teraz zostaje szefem DCU. Tak, z tym też są wiązane duże nadzieje. No i robił Strażników w Marvelu, którzy są uważani przez większość, w tym przykład Łukasza Stelmacha chociażby, jako najlepszy film MCU. Na przykład Strażnicy 1 są dla niego najlepszym filmem. Ogólnie. Są dobrym, ale nie najlepszym. I właśnie to jest to, że słyszałem o nim same dobre recenzje, że to jest w ogóle jeden z najlepszych filmów w ogóle Marvela od ostatnich czasów. I może tak, może Multiverse Sagi, owszem, to jest tak naprawdę solidna produkcja, jak się popatrzy na jakość ostatnich filmów, ogólnie produkcji marvelowskich. Ale czy jest faktycznie najlepszym? No nie. On jest dobry, ale nie trafił do mnie dokładnie. Na pewno nie jest po prostu u nas w rankingu gdzieś wysoko. Ja bym go dał tak, jeżeli patrzeć na wszystko, to tak powiedzmy w połowie. Tak, równiutko. Mniej więcej, no w połowie. Może inaczej, jak się zaczynają dobre filmy, to dałbym go jakoś tak mniej więcej na tym starcie. Tak, że no. Jak już dochodzimy do momentu, gdzie jest właśnie, że już przekraczamy te barierę, powiedzmy, nie jak jakości. W szkole, dostateczny doby, to tam byśmy to umiejscowili. Ale bardziej na dobrym na pewno. Bardziej na dobrym, to na pewno, tak. Tak, bo no jest to solidna produkcja, ale no szczerze, to może też przez to, że po prostu produkcje Multiverse Sagi właśnie nie były najlepsze po prostu. I on dobrze wypada na tle tych wszystkich filmów, nie? Tak. Choćby już sama faza piąta, nie? Mamy Ant-Mana i Josek Quantumanie kontra Strażników 3. Tak, i tutaj totalnie Strażnicy gniotą ten film. Oczywiście, jak najbardziej. Jakością. No ale jak mówię, no ja się po Strażnikach niczego słabego nie spodziewałem. Mieliśmy przez to, jak... dostać solidną produkcję. Tak. Po prostu. Mieliśmy dostać solidną produkcję i taką faktycznie dostaliśmy. I jest wszystko dobrze. Także tutaj wrażenia ogólne chyba opisaliśmy. To może postacie. Tak, po kolei. Star-Lord, to ty teraz ty zacznij. Oczywiście.
No stary, co u niego się dzieje? U niego w sumie ogólnie trzeba przyznać, że każda postać ma swój rozwój jakiś doby. Coś, czego nam ostatnio brakowało. O właśnie, może ta kwestia, bo jeszcze o tym mówiłem przed seansem, że fajne jest to, bo ja się generalnie tego bałem. Wiedziałem, że Gunn to zrobi dobrze, ale mimo wszystko się bałem tego, że może jakiejś postaci będzie za mało, ale nie. Każda dostała chyba nie. Nawet po tyle samo czasu. Mniej znaczy, więcej tak. Mniej więcej, tak na oko, jak że tak powiem. Dobra, no jest to... Jest wszystko ładnie zrobione. Każdy dostał tyle, ile trzeba. No. No i dobra, i już przejdźmy po kolei, tak. Więc Starot, no u niego jest cały czas wątek Gamory tak. I tego, że już nie ma jego Gamory, tylko jest ta Gamora teraz, która, dobra, jak mówimy o Starodzie, czy o Quillu, to od razu trzeba też do Gamory przejść. No to jest właśnie tutaj, że Gamora teraz rządzi tymi jakimiś innymi łowcami, nie tymi z Noe, tam kumplami strażników, tylko jakimiś jeszcze innymi. Tak. Tam pamiętam, chyba kiedyś padła taka nazwa, jak oni się nazywają, ale ja nie wiem dokładnie tak, jak. Ale bo oni byli na pewno w drugiej części, jak był Yondu, bo tam w ogóle grał Sylvester Stallone i on już był w drugiej części przecież. Oho! No, ja robiłem rewatch niedawno wszystkich części strażników, ale nie pamiętam tego dokładnie. Dobra, w każdym razie łowcy po prostu, tak, nie? No. No i co? On ma depresję po prostu. Zachlał. Początek filmu to było to, że był zachlany. Strasznie wczoraj zachlałem. No, do chyba... 5 rano wiadomo, co robiłem. Tak, no. Ogólnie... to może w ogóle zahaczmy o humor. Bo chyba Star-Lord miał najwięcej humoru, że tak powiem. Wiesz, tak. O co mi chodzi? Że tak, było najwięcej takich komediowych scen. No jak to wypadło na strażników? No tutaj za dużo powagi nie było. Nam tutaj Lewy pisał, bo on był na właśnie tej przedpremierze. Że w momencie, kiedy miało być śmiesznie, było, a w momencie, kiedy miało być poważnie, to było. A ja właśnie powiem, że chyba mam wrażenie, że dalej było zmieszane to, bo na przykład... Mówisz? Tak, ja odnoszę wrażenie, że mimo wszystko humor był dobry, nie był taki właśnie chamski. Nie, to był taki strażniku galaktyczny. Tak, ja był spoko. Szczerze? No. Nie, było naprawdę sporo żartów, na których się faktycznie uśmiałem. Mhm. Boże, ja pamiętam chyba któryś żart... Nie pamiętam teraz który, ale był taki żart, gdzie po prostu u nas cała sala się zaśmiała. To było coś z tą Pondzidą. Tak, Boże, w ogóle, dobre, jeżeli chodzi dobre. Już nie tylko Quilla, ale ogólnie wszystkich postaci, to tam niektóre żarty były takie wulgarne, ale tak, że nie było z przesadą, tylko tak po prostu śmiesznie. Tak. W ogóle z tego, co wiem, też właśnie od Lewego, to podobno w angielskiej wersji dubbingowej został użyty F-word, mhm. Ale no po polsku podobno został zamieniony na coś innego. Na chyba key. Nie, mi się wydaje, że to był albo typ pieprzona, albo debilu, coś z tych, bo to były takie chyba dwa najmocniejsze słowa, jakie tam padły. W sumie szczerze. Tak, no jeszcze Dzida, nie? Tak, no Dzida to raczej nie było jak tego mogę to powiedzieć? Chyba tak. Z F-wordować po prostu. No to był F-word. Tak, i wiemy o co chodzi. No, wiadomo, z angielskiego oczywiście, nie ma się to doszukiwać w polskim, bo nie ma żadnych chyba przepis na F. Okej, okay, czyli tak podsumowując, Quill no po prostu miał rozwój postaci, bo był dalej pociągnięty jego wątek depresji. Ale gdzieś tam ten jego humor się trzymał i to nawet bardzo dobrze. No i co? No i on w sumie tak jak każdy robił bardzo dużo. No i jeszcze ten jego wątek, co jest dla mnie najfajniejsze właśnie, że tutaj wątek jego dziadka. Że to wróciło. Tak, ale to może później, bo to jest sam koniec. Tak, więc to później. O tym wrócimy na koniec, bo to właśnie też się z tym, że on do tego dziadka wrócił, to się bardzo ważna rzecz wiąże z tym. Tak, więc to też później, tak. Dobra. Okej, okay, no to tak. Gamora, no to w sumie jedyne, co można powiedzieć, no to, że tam cały czas wątek tego właśnie, że tutaj Quill coś od nich chce. Tak, oni że... mieli taki wspólny wątek, mogę powiedzieć. Tak, chyba. Właśnie, dlatego mówię. No. Ich nie można mówić osobno, nie? No tak. Bo tutaj głównie ich się skupiało na nich, nie? Jak był Quill, to właśnie się skupiał głównie na jego tam startowaniu do Gamory, nie? Tak, ale szczerze, końcówka była taka trochę, wiesz, zaczepliwa dla fanów, bo idę o zakład, że... Oczywiście nie chcę wszystkich do jednego wora wrzucać, ale tak już powiedzmy żartem, że idę o zakład, że jutro zobaczę TikToki 13-latek o tym, że Gamora jednak kocha Star-Lorda. A, dlaczego ma to sens? Oczywiście. Bo tam była taka właśnie scena na końcu, jak oni się tam żegnali po tej akcji całej, że... Czy może jednak... Że tak się trochę takie maślane oczka robiła do Quilla, więc... Właśnie ja się zastanawiam przez cały film, czy coś tam się finalnie na końcu ruszy. No i właśnie mamy takie, że to nie wiemy, czy to się ruszy, czy nie ruszy. Tak. Właśnie. Ale w każdym razie, no Gamora sobie właśnie była tam tą panią łowczynią. Tutaj jeszcze działa sobie właśnie ze strażnikami. No. No i coś tam się ruszyło. Ona głównie po prostu w tym filmie to po prostu krzyczała i była wściekła. Tak. I chyba Gamora ma taki... I mimo tego, że no tutaj się wiesz, zaszła zmiana, bo jednak to jest inna Gamora, to mam wrażenie, że chyba najmniej ona miała.
Jeżeli chodzi, w sensie... jeżeli chodzi o jakieś budowanie postaci. No tak, nie, bo wiesz co, bo to jest... Bo Gamma była ograniczona po prostu do takich rzeczy, nie? I tyle. Tak, bo wiesz co, mi się wydaje, że to przez to, że oni właśnie bardzo chcieli pokazać, że to jest ta Gamora z 2014 właśnie, nie? Tak, że to jest faktycznie ta Gamora przed no. tymi przemianami, nie? Tak, tak. Tylko to ograniczyło trochę, mam wrażenie, jakieś tutaj rozbudowanie jej. No właśnie, jeden co tam było, to ona się w ogóle tak jakoś przebudziła charakterem, mam wrażenie, jak ona chyba Rocketa niosła na rękach, pamiętasz? Tak. Tam. No to tak. Chyba dopiero wtedy się coś zaczęło faktycznie z nią dziać. Może wcześniej, nie pamiętam, bo ten film był no, 2 godziny 29 minut. 2,5 już za okrągłeniu, no. Ale tam było dużo po prostu przejść w różne miejsca i tam było po prostu dużo rzeczy. No, to prawda. Ja szczerze teraz nie mogę sobie za bardzo na ten moment przypomnieć kolejności akcji wszystkiego, ale to nie będzie ważne. Nie, to nie. Więc no... Dobra, to tak. Może dalej, no bo już okay, Oga może nie ma co więcej mówić. No to... Nebula może. Nebula spoko. Nebula na props, tak, bardzo. Nebula na props, bo ona tutaj dostała bardzo dużo, mam wrażenie, czasu ekranowego. I rozbudowania postaci tak. Poznaliśmy trochę i bardziej dobrą stronę. Tak, ale ogólnie jestem pod wrażeniem tego, jak fajnie zagospodarowali ją i zagospodarował, bo to jedna osoba robiła. Zagospodarował Gunn tak. Czas, który ona dostała, no. Tak. Wiem, o co chodzi, tak. Teraz faktycznie nie jest już taka, wiesz, nie wiem, czy mogę tego użyć, może lepiej nie. Taka zimna po prostu była przez te ostatnie kilka części. Obudziło się coś tam w niej, dobro się w niej jakieś obudziło. Taka bardziej, wiesz, to taka może bardziej różnorodność charakteru, bo ona chyba taka, wiesz, jednolita, po prostu miała tą nienawiść. Zła po prostu. A i fakt, teraz były momenty, gdzie była taką furiatką, wkurzała się dosłownie na wszystko, co tylko się dało, ale były też momenty, gdzie właśnie miała odruchy ludzkie. Tak. No. I właśnie dobrze, właśnie ten miałem problem z Gamorą, że Gamora była taka jednowymiarowa, że tak powiem, nie? Nebula. Znaczy Nebula wcześniej, a Gamora teraz. A, okej, okay, bo nie wiem, że... Nie. Jest. Nebula wcześniej była jednowymiarowa i Gamora teraz też była trochę jednowymiarowa. Tak. Że wiesz, dajemy jej jedną cechę charakteru i się tego trzymaj, nie? A, w tym sensie, no to tak. No. No to Nebula dostała właśnie swój, powiedzmy, drugi wymiar, nie? Można tak, powiedzieć. No. W sumie fajnie, ciekawe określenie. No, nie wiem, ja ostatnio od szykowania się do dużego odcinka, to po prostu mi się tak bardzo wymowa poprawiła. Zasób słownictwa, no, że po prostu ja mówię tak ładnie, nie? Zobaczycie niedługo. Się. No. Mam nadzieję przynajmniej. Bo ja tak cały czas mówię, że go zrobię, a idzie opornie, ale on będzie, na pewno. Może wkrótce będzie. Myślę, że tak. Okej, okay, to tak chyba Nebulan to tak po prostu, tak. Drax? Też propsy. Zmiękło mi strasznie serce, jak on z tymi dziećmi gadał. Tak. To... Ej, ale właśnie, w kwestii Draxa, bo ja starałem się nie wpadać na jakieś spoilery różne, a jeden mi się spoiler taki rzucił. Ale taki nieduży, w sensie gdzieś tam mi się rzuciła opinia, że Drax w pierwszym filmie był taki jednak, że właśnie też wielowymiarowy, że był tam i taki właśnie, wiesz, śmieszny i groźny i tak dalej. Potem zmienili go znowu, takiego typowego śmieszka. Tak. I teraz powoli znowu coś tam dostało więcej. Nie, właśnie tutaj. A teraz jest śmieszkiem z sercem. Tak, śmieszkiem z sercem i, i nawet czasami faktycznie powie coś mądrego, okazjonalnie powie. Tak. W ogóle właśnie to z tymi dziećmi mi zmiękło serce bardzo przez to, jak on powiedział, że wyglądasz. Nie, co on powiedział, że przypominasz mi moją córeczkę. Tak. No to tak. Strasznie. Właśnie, wątek jego córki. No. Ja kompletnie zapomniałem, że on miał córkę. Ja też. Ja o tym zapomniałem. Mi się przypomniało, to mówię, akurat faktycznie miał. Mm-hmm. Jak on powiedział. No właśnie. No, także tutaj, tak jak Nebula, no to Drax dostał po prostu tutaj właśnie coś więcej do siebie, jakiś rozwój postaci taki sensowny. I no i dobrze, nie? No tak. Jakby fajnie, że to się stało. Tu także no też bałem się, że Drax będzie takim za bardzo żartownisiem, ale to też było zbalansowane moim zdaniem. Tak, że były rzeczy, przede wszystkim, co się robił? Co się robił, tak, poza też. Tylko rzucaniem kolejnymi sucharami. No, znaczy, no wiadomo, no, i tego i tak było dużo. Oczywiście, ale tak. Było zrównoważone z tą częścią, no, tą taką miękką. O. Tak. Więc no, tutaj Drax też dobrze wypadł. Mm-hmm. Także może dalej. O, to jest coś, o czym bardzo chcę powiedzieć. Mantis czy już Rocket? Bo ja bym Rocketa dał na koniec. Nie. Ja też właśnie. Dlatego Mantis? Najpierw Groot, a potem Mantis. Groot, dobra, okej. Okay, to zacznijmy od Groota. Ja jestem Groot. Po kolei. O właśnie, a propos tego, co mówi, to też będzie jedna kwestia. Dobrze, ale to zaraz. Po kolei. Groot, no jak Groot. Groot jest taką, on zawsze był takim bardziej pobocznym tym strażnikiem z jednej strony, on bardziej był takim, nie wiem jak to powiedzieć dobrze. Takim, że... On jest od rozwalania po prostu. Tak, nie? I on był sobie w tle, był, ale i był tam potrzebny, nie? Jakby tak. Nie był tak bardzo wysunięty, ale on był w tym tle potrzebny, nie? Że tak. Faktycznie mamy z tyłu tego Groota,
i jest dobrze. Tak, i on tam coś, no wiadomo, coś robił, nie? Oczywiście, ale, że tak. Ale był po prostu takim sobą, po prostu coś tam robił po swojemu. No. Przechodząc dalej, może o design, design. Tak. Design, właśnie nam to bardzo przeszkadzało, bo... Strasznie mi się nie podoba nowy design Groota. No bo Groot ogólnie, jak wiecie, zmienia się co film, prawda? Tak. Odzyskuje tam swoją, teoretycznie odzyskuje swoją pierwotną formę, a już nie. Ponieważ nagle stał się jakimś wielkim byczkiem z bicem 50 cm w obwodzie chyba. Tak. Nie, po prostu zrobił 100. Się taki... 100? Może i 100. Po prostu ogólnie, my szczerze, jak tak myśląc o Groocie, ja myślałem, że Groot teraz w trójce wróci do swojej pierwotnej formy. Tej takiej, że jest wysoki, ale jest taki szczupły, nie? A on się zrobił taki szeroki bardzo. Strasznie, właśnie szczerze. Za szeroki. Tak, ale chodzi o sam fakt. Ja w ogóle słyszałem jakąś teorię, że ten Groot, który teraz, że tak powiem, wyrósł, to nie jest ten sam Groot w ogóle, że to... Nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale coś że zasadzili nowego Groota. Tak, i po prostu ma takie same imię, ale to jest zupełnie jakby to... Ktoś inny. Ciekawe, na jakiej podstawie by to miało być. Szczerze, aż sobie wyszukam to po tym, jak to nagramy, bo jestem ciekawa, co tam chodziło w końcu. To możemy albo shorta o tym zrobić, albo napiszesz w komentarzu. No najwyżej przypniesz potem. Pewnie. Ale w kwestii Groota jeszcze w ogóle, co do jego wielkości, to jeszcze nagle okazuje się, Groot też dostaje jakby nowe umiejętności postaci, bo on nagle się okazuje, że może zmieniać kształt. W ogóle to jest takie dziwne, nie? Że, no bo zobacz. Że Groot tam wiadomo sobie rósł i tak dalej, nie, ale cały czas był w jednej formie, nie? Nie było czegoś takiego, że Groot nasz w ogóle może urosnąć, nie? A on nagle miał typ Godzilla, to chyba tak w ogóle było powiedziane, on, nie? On przez chwilę, ja w ogóle, bo oni tam siedzieli, bo to była taka scena po tych pierwszych napisach. Muszę do tego przejść. Okej, okay, wiem, byli na tej pustyni i tam Groot nagle zrobił się taki jakby kamienny. Ja myślałem, że oni siedzieli przy skale, a oni siedzieli przy Groocie. Tak, ogólnie Groot dostał jakby umiejętności zmiany skinów, można powiedzieć, coś w ten deseń. Tylko właśnie to jest dziwne, no bo Groot wcześniej było, że musi odrosnąć, żeby był znowu taki jak był, nie? Tak. I okej, no dobra, szkoda, że wyrósł z niego taki byczek, ale sam fakt, on w pewnym momencie filmu nagle rośnie do jakichś ogromnych rozmiarów i jest wprost powiedziane, że jest Godzillą, nie? A potem właśnie w scenie po napisach jeszcze nagle staje się właśnie skałą, nie? I w ogóle jak on się zmienił już w formę taką humanoidalną, to też wyglądał jak bardziej skała, niż jak drzewo. Biały strasznie, nie? No właśnie, jakby spoko, że Groot ma właśnie tutaj takie rozbudowanie, że może zmieniać swój kształt, ale żeby to też miał jakieś ręce i nogi, nie? No bo to takie trochę trochę dziwne, wiem, nie? Wiem, o co chodzi, no. Dlatego no tak, nie jestem fanem tego po prostu, bo to tak, dla mnie przynajmniej to średnio wygląda, że on jest taki bardziej szerszy jak wyższy. No. Ten pierwszy design z strażników pierwszych, on był dla mnie 100 razy lepszy. Po prostu taki ładniejszy, przyjemniejszy dla oka. Ten jest taki za bardzo szeroki, to na przykład jego głowa jest za szeroka, mam wrażenie. Jest taki pień drzewa. To tak jakbyś, wziął go do Photoshopa i po prostu zrobił rozszerzenie. Tak, mniej więcej. Znaczy nie, na pewno nie chodzi mi też o efekty specjalne, do tego przyjdziemy później. Tylko po prostu chodzi tak, jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, jak Groot teraz wygląda, nie? To jest taki case, powiedzmy, nie? Tak, tak. No. Dobra, teraz dalej. Co? Mantis. Mantis. No Mantis, tak, tutaj było wspominane już też właśnie, bo nie wiem w ogóle, czy strażnicy Holiday Special, nie wiem, czy to się nie działo jakoś niewiele wcześniej niż właśnie strażnicy Raczej tak, bo tam Nowhere dopiero było, wiesz, ogarniane, nie? Pojawił się Cosmo też dopiero, więc to było niewiele wcześniej, nie? No. W ogóle nie wiem, czy ja to przesłyszałem, czy on miał, to była ona, czy on w końcu? Chyba. Cosmo to chyba jest ona. Cosmo, była, ale ona. To się Cosmo ma na imię, ale to jest ona. No tak. Właśnie, nie, bo to chodzi o to bardziej, że ty przed chwilą powiedziałeś Cosmo jako on. Właśnie się zagubiłem. Nie, bo imię ma Cosmo, ale to jest ona. Chyba, nie wiem, zobaczymy na nagraniu. Dobra. Nieważne. Sorry, ja się zamieszałem. W każdym razie, nieważne. Cosmo, ale ona. To jest tak, ona. To jest suczka. W ogóle nie wiem, czy ja dobrze słyszałem, ale czy ona miała rosyjski akcent? Tak. Bo on taki był... Raz był bardziej słyszalny, raz był mniej słyszalny. Nie wiedziałem, czy mi się wydaje, czy nie, ale faktycznie... Miała ona tam chyba. W pewnym momencie opowiadała, że właśnie jest... że była... tym psem, który został wysłany w kosmos. W Związku Radzieckim, no. Tak, że była łajką, nie? Tak. No, ale dobra, Mantis, mówiliśmy o Mantis. Mantis? Tak. Mantis właśnie, tu była wspominka o tym, że to jest siostra Star-Lorda. I to nie zostało pociągnięte jakoś tak, bardzo. Tak, po prostu była o tym wspominka, nie? Że i tyle. A nie było, bo... O nie, to... Kurde, to za bardzo nawiązuje do końca. Na razie powiem po prostu o postaci. No, to później. Tak jak po prostu inne, ona też dostała dużo po prostu takiego rozwoju. Bardziej...
Bo Mantis też była takim śmieszkiem bardziej. Ona a tu prostu... też miała okazję, znaczy ona była bardziej taką, nie tyle śmieszkiem, co ja bym powiedział, że była taką, taką powiedzmy ekipową przytulanką, jakkolwiek tak, to nie brzmi. No, no nie, to, że po prostu no... wiesz, potrzebujesz kogoś słodkiego w ekipie, to jest Mantis, nie? To ja zachodzi. A tutaj ona śmieszna była, ale bardziej taka, że ona była czasami szydercza. Bo na przykład była scena, gdzie ona zaczarowała tam jakiegoś gościa, żeby on był zakochany w Draxie, nie? A, to sobie to też to było. To było zabawne, to było nie? Całkiem dobre, to no. Było to oraz też jeszcze ona w pewnym momencie skrzyczała Nebulę. Czego ja bym się nie spodziewał, że ona będzie krzyczeć. Właśnie chodzi o to, że tutaj właśnie dużo postaci... One, tak jak ty powiedziałeś, te postacie dostały drugi wymiar. Tak. Wszystkie. Wszystkie jak leci. Każdy dostał drugi wymiar. Nie licząc Gamory, to no, jest tak. Co innego. Chodzi, nie, no ona też dostała na koniec. No, w sumie to tak. Ale no dobra, okej, czyli każdy dostał swój drugi wymiar, nie? Że jednak nie jest tylko w jednej tam formie, tylko jednak coś jeszcze ta postać może zrobić. No także no Mantis, nie wiem co dużo powiedzieć. No, tak no fajnie zobaczyć Mantis też w takiej, fajnie, że dostał ten drugi wymiar, nie? Tak, także no tak tylko napomknę, bo nie chcę tego tematu rozwijać teraz, że Mantis też właśnie bardziej się zainteresowała sobą, niżeli tak. Teraz, bo ona i... mówiła właśnie, że ona wszystko robi dla strażników. A wcześniej dla ojca. Tak, i teraz chce zrobić coś dla siebie. I o tym powiemy później. I o tym później będzie. To jest dobra, ważne. I możemy spokojnie już przejść do Rocketa w końcu, czyli chyba... naszego main charaktera. No właśnie, chciałem powiedzieć, że on chyba czułem jakby on był główną postacią bo tego był, filmu. Był, bo to jakby, był. To było od samego początku, jak tylko wiedzieliśmy, że Strażnicy 3 wychodzą i będzie takie, to wiadomo było, że main charakterem będzie tym razem Rocket, nie? Tak. Wątek i... Rocketa cały, no to jest w końcu podstawa no, filmu, nie? Najbardziej, no chyba, no to wtedy wypada powiedzieć, że to chyba najbardziej rozbudowana postać. Jak najbardziej, no, tak, bo... no dostał swoje backstory. Tak. O, synchro. Origin tak. Też ogólnie jak to się wszystko zaczęło, bo tam był ten ewolucjonista. Tak, wielki ewolucjonista, czyli bo, jego stwórca. Tak, bo generalnie ponad połowa filmu opierała się na tym, żeby chyba ten taki jakieś zabezpieczenie, czy tam blokadę zdjąć tak, Rocketowi z serca. Bo tak, Rocket miał zabezpieczone serce, przez które nie dało się nic operować, tak. Operacji żadnej wykonać, a operacja była potrzebna, żeby go uratować. Tak. Po tej walce z Adamem, o którym też trzeba będzie zaraz powiedzieć. O Jezu, no. Ale to za chwilę, jak przyjdziemy do raczej rzeczy ujemnych. Bo na razie mówimy w sumie głównie o plusach mimo wszystko. Tak. Mimo, że tam jak się uwagi, ale głównie mówimy o plusach, nie? Tak. I o czym jeszcze warto wspomnieć, to, że właśnie... bo nie dokończyłem po prostu. No. Pierwsza połowa filmu była o tym, żeby Rocketa uratować, a druga połowa była o tym, żeby uratować wszystkie inne stworzenia, które stworzył ewolucjonista. A to się, wiadomo, łączy ze sobą, nie? No tak. Wiadomo. No i dostaliśmy właśnie to właśnie origin story Rocketa, które jest jak najbardziej sensowne, nie? Bo no w sumie tak nikt by chyba nie pomyślał, że Rocket jest właśnie wytworem jakiegoś takiego naukowca, nie? Ale to brzmi dobrze, nie? To brzmi po prostu dobrze. No bo jak inaczej wyjaśnić w sumie? W sensie, to nie jest rzecz, o której byśmy pomyśleli, ale nie mieliśmy jakiegoś dobrego wytłumaczenia. No tak. Dostaliśmy dobre wytłumaczenie. No tak. Nie, mi się podoba to, w jaką stronę to poszło. Tak, że jest wytworem naukowca, który nagle uznał, że asy zrobię jakieś super zwierzęta, bo tak. Tak, w ogóle on chciał Rocketa, bo to też trzeba wspomnieć, bo on chciał Rocketa, bo on jako jedyny chyba z tych jego wynalazków miał samo myślenie po prostu. Jakby, tak. Bo inne, jakby one myślały, inne twory, że tak powiem, myślały szablonowo. I tak jak mi się powie, a Rocket, on myślał właśnie tak samodzielnie, on w ogóle im właśnie pomógł naprawić komorę do przeprowadzenia tam, że... Ewolucji. Miliony lat ewolucji mogły się stać w kilka sekund. No, czyli takiego po prostu z transformacji, nie? Można tak, powiedzieć. Właśnie o tą komorę, która do tego służyła, pomógł im naprawić. Właśnie, to jest sam fakt, nie? Kto by pomyślał jeszcze w pierwszym czy drugim filmie, czy tam powiedzmy w Infinity War Endgame, nie? Że Rocket jest takim geniuszem. W sensie on no, na broni się zna na latami i tak dalej. A jak to pomyślisz, że on jest takim geniuszem naukowym. Tak. To jest też fajne rozbudowanie. No, o właśnie swoją drogą nawiązanie do Infinity War. To no. To, że... O Jezu, to już jest za bardzo do końca. Nie, to do końca przejdziemy później. Dobrze, dobrze. Staramy się. Nie chcemy, mimo wszystko chcemy jakoś od początku do końca, chociaż tak. I tak my skaczemy po tym filmie, jak nie wiem. To może teraz tak. Wszystkich strażników oblecieliśmy. To jeszcze musimy wspomnieć o postaci, która jest naszą bolączką tego filmu, bo no ten film jest dobry, ale nie jest filmem idealnym. Adam Warlock. Adam Warlock, szanowny reprezentant suwerennych, czyli tych złotych, gdzie czekaliśmy na niego kilka lat, żeby on się w końcu pojawił, no bo on, czekaj,
Bo on takiego głównego Marvela komiksowego, on jest jego ważną częścią. Naprawdę? No tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ jak są jakieś większe eventy, na przykład no ja jeszcze dalej jestem w trakcie czytania Rękawicy Nieskończoności, ponieważ jakoś nie mam za bardzo czasu się do tego zabrać. I on tam właśnie gra rolę takiego przewodnika w ogóle. Mm-hmm. A tu czekaj, to jak dzisiaj byliśmy w tym, w Empiku, to mi pokazywałeś właśnie ten. On był na okładce, na samym środku. To wam widzowie wkleję tutaj, bo właśnie dzisiaj z Adim byliśmy po filmie, to byliśmy w Empiku, widzieliśmy okładkę właśnie tego Rękawica Nieskończoności, tak? Nie, to było akurat na wojnie. Wojna Nieskończoności. To jest druga no część. I właśnie tam był Adam faktycznie. Tak. No i tak, no i okej, czyli mówisz, że Adam był ważną postacią. Tak. Natomiast tak, tutaj, na początku dwójki, to tylko mieliśmy tych suwerennych pokazanych przez chwilę, tak. I potem w scenie po napisach, chyba dwójki, czy to było pod koniec? Nie, to było w scenie po napisach. Było jego zapowiedzenie takie. Tak. No i kiedy byli dwójka? Chyba 2015, coś takiego? Dwójka była 18. 18? Tak. Ja myślałem, że wcześniej. Dałbym sobie rękę. No dobra, i tak 5 lat czekania, aż się pojawi i dostaliśmy... No, może to było zaplanowane, ale szczerze nie wiem w sumie za bardzo, w czym mógłby być jeszcze pokazany, bo tak, został nam pokazany teraz jako dziecko, bo on jest, on dosłownie jest dzieckiem chyba. No, takim nastolatkiem powiedzmy. Nie? Tak, on generalnie jest taki, nie wiem, jak to dobrze powiedzieć. On jest jeszcze tak jakby bardziej się kieruje swoim gniewem i motywacją, mm-hmm. Którą wpoili mu właśnie ewolucjonista, jego matka. Tak, ta tam pani suwerenna, nie pamiętam imienia. Tak, i właśnie to oni mu wpoili to jakby złość do strażników. Bo on to chyba, on miał ich. Nie, bo on miał właśnie złapać Roketa. Tak, bo mu ewolucjonista go wynajął, można powiedzieć, tak, do tej pracy. Miał nie? go przynieść, ale no wiadomo, że tam byli strażnicy, więc jak coś, to musiałby się z nimi uporać. Mhm. Więc no, był tam naładowany jakimiś mocami. Nie wiem, jak to dokładnie w komiksach działały. Jak w komiksach działały, wiedziałem tylko o tym, że może latać, ale nie wiedziałem nic więcej. No i w sumie no nie zostało zbyt wiele pokazane. On miał tylko takie jakby... Energię bardziej, bym to nazwał energią. No, coś laserami. Takiego, jak tam rozwalił tego jednego łowcę z ekipy tak. Gamory. Znaczy, on nie? je generalnie ładnie rozwalał tak na początku. Ja myślałem, tak, tak. Ja myślałem, że on będzie potężny. Ale... Ja też właśnie myślałem, że to będzie taki, wiesz, że on będzie takim, powiedzmy, nie wiem, jakimś siepaczem wielkiego ewolucjonisty, który będzie go wysyłał do właśnie, trzeba kogoś zabić, Adaś, leć. Tak. Coś takiego ja myślałem. Adaś. No sorry, nie, ja nie umiem powiedzieć na niego Adam, bo no, on został sprowadzony właśnie do takiego rozwydrzonego nastolatka, który chwilę tam coś powalił energią i na tym się historia kończy. Tak, ja właśnie przez to myślałem, bo to było w ogóle bardzo wcześnie generalnie. Ja się spodziewałem Warlocka jakoś tak w połowie filmu, a dostaliśmy go z grubej rury. Na samym początku, w pierwszych minutach. Tak, i on naprawdę tam wymiatał na początku. I myślałem, że tak będzie cały czas. Tak, a tu nagle... Ale dosłownie dostał ostrzem od Nebuli, czy z tej jej ręki, która tak. się uformowała w ostrze. W ogóle właśnie nie wspomnieliśmy, że Nebula dostała tą taką fajną metaliczną, taką rękę, która się potrafiła formować w broń. I to się przydało wiele razy w filmie. Pewno, i fajnie wyglądało swoją drogą. Też, ale właśnie od momentu, jak Warlock dostał tym od tyłu, to on powiedział, to bolało i to już mówię, już idzie w dół chyba. No i potem się zachowywała tak jak dziecko dosłownie, typu nie wiem, głaskał tego... Forka małego, że to jest jego piesek. No tak dziecinnie strasznie, ale to chyba o to chodziło. Chyba tak, bo też w sumie jeżeli tak strażnikom zostało poświęcone te uwagi, to też nie byłoby miejsca dla niego. Pewnie tak, dlatego mam nadzieję, że no nie wiem, może się przyda w Avengersach, no bo skoro przydał się Avengersom w komiksach w trakcie, mogę to chyba określić, Infinity War. No, możesz. To może jej się przyda w Avengers The Kang Dynasty i w Secret Wars. Mam taką nadzieję. Zobaczymy za parę lat. No on... Nie, tu musimy przejść do końca, jak chcę powiedzieć o dalszych losach. O właśnie, to jeszcze jedna rzecz, zanim pójdziemy. Może, nie wiem czy będzie, ale słyszałem już różne rzeczy na ten temat. Bo tak, generalnie jeszcze nie wszystkie projekty w fazie szóstej są odkryte. Mhm. Na Comic-Conie zostały pokazane 3, z czego wiem na pewno, że ma być Wonder Man. Ale wspominałeś, tak, słyszałem też o serialu 6-odcinkowym o Nowie. Bo Nowa w ogóle został zapowiedziany już w Strażnikach Galaktyki w pierwszej części w 2014. Tak, tam był wspomniany Nowa. Tak, właśnie. I tam w ogóle przecież była ta jego gwardia, Gwardia Nowy. I tak. Ja zastanawiałem się w sumie... Czy to ma powiązanie jakieś z tak, Nową? Tak, na pewno ma, ale zastanawiałem się, kiedy prowadzą Nowe, więc mi się wydaje, że wprowadzenie go teraz w szóstej fazie byłoby całkiem odpowiednim momentem, mimo że tam byłoby coś z Warlockiem.
pewno. W sumie czemu nie powiązać ten, zwłaszcza, że w komiksach Nova był powiązany ze strażnikami bardzo, nie? Tak, tak. On w ogóle był strażnikiem przez jakiś czas. No właśnie, tak mi się coś kojarzyło, bo pamiętam, że w Mega Spider-Man chyba było, że właśnie pająk z Nową dołączyli do strażników i coś tam robili w tym w kosmosie. Ja tego nie oglądałem, ale coś mi się kojarzy. No. Czyli, także no. No okej, jest to powiedzmy taki minus konieczny, nie? W sensie trzeba było mu trochę odjąć. Miejmy nadzieję, że jest to minus konieczny. Tak sobie wmawiamy na razie. Tak, na razie sobie wmawiamy. Znaczy minus konieczny dla filmu, żeby też nie było zbyt, żeby poświęcić jednak uwagę faktycznie strażnikom. Tak, no bo to jest jednak film o nich. Tak, i jest. No... A Gunn akurat potrafi, jeżeli to jest film o strażnikach, to jest film o strażnikach, tak, a nie właśnie, o wszystkim bo innym. Po pierwsze to musiał być o nich, ponieważ jest to... No chyba możemy już do końca przejść, to omówiliśmy chyba kogo trzeba. To jeszcze tylko taki szybki przelot byśmy akcji może zrobili, bo tak dobra, powiedzieliśmy tylko po łebkach, że właśnie tam porywanie Rocketa i tak dalej, a potem ratunek wszystkich zwierząt, bo pojawia się tak zwana antyziemia, o tym trzeba by wspomnieć. Tak. Czyli po prostu sobie Wielki Ewolucji stworzył własną planetę, na którą wsadził te właśnie zwierzęta. Humanoidalno podobne. Tak. No i on sobie tam ich chciał mieć, ale jak doszedł do wniosku, że nie jest idealnie, to mówił dobra, rozwalę tę planetę. To było trochę XD, jakby to nie miało sensu. No. Ale tak mam wrażenie, że on w pewnym... Znaczy, inaczej. On z początku wyglądał jak taki myślący gość, a potem stał się takim szaleńcem. I... No, mi się wydaje właśnie, że to przez to, że już się zaczęło wszystko walić pod koniec. Tak, więc nie wiem, czy... Właśnie, kurde, ciężko mi to ocenić. Czy on cały czas był takim szaleńcem, tylko że było dobrze, to tego nie było widać. Czy taki nagły zwrot akcji, nie wiem. O Jezu, jest tam jedna rzecz, o której właśnie bałem się, że nie powiem. Jest jedna rzecz, która mnie strasznie zaszokowała. Chciałbym powiedzieć, zadziwiła, ale dobra. Jaka? Już sam fakt, pomijając fakt tego F-worda, który miał być i nie wiem w ogóle czy jest, ale słyszałem, że jest w angielskiej wersji, to mnie strasznie zdziwiło to, jaką brutalność pokazali, jak zdjęli tą twarz. Tak! To było to. Ej, to jak nie Marvel stary. To wyglądało dosłownie, nie wiem, jeżeli kojarzycie, tam był taki horror ostatnio, Terrifier 2. I tam była scena, jak ten klaun obdzierał tą kobietę ze skóry. I nie miała w ogóle skóry na twarzy, to wyglądało praktycznie identycznie, tylko bez aż takiego rozlewu krwi. Ale szczerze, jestem pod wrażeniem, to jest kategoria chyba 13, nie? Chyba tak. Załóżmy, że 13. Jak na tą kategorię wiekową, to mam wrażenie, że to jest dużo. To jest dużo, bo ja naprawdę odczułem, że to już taki konkret wleciał, szczerze. No, Marvela. To prawda. Ja się tego nie spodziewałem. Miałem takie nawet przez chwilę lekkie obrzydzenie w sumie. I w Marvelu takie coś. Marvel, no który zawsze celował w to, żeby każdy mógł ten film obejrzeć. No, to takie coś brutalnego. I dobrze, właśnie o to chodzi. W sensie, to nie jest tak, że filmy mają być oglądane przez wszystkich. Ale zresztą, wiesz, też widownia Marvela dorasta też po części. Właśnie. Nie? I ja osobiście uważam, nie powinno być tak, że film powinien być dla wszystkich. Znaczy, fajnie, że filmy celują w duże grono, ale nie powinno być tak, że film jest taki, żeby był pod wszystkich. Tak. Bo wtedy jest pod nikich. No, właśnie, nikogo. Tak. Sorry, nie wiem, czemu powiedziałem pod nikich. Pod nikogo. No tak. Jak jest pod wszystkich, to pod nikogo. No. No, więc taki mały, fajny elemencik. Dobra, i co tam jeszcze? Bo szybko trzeba dodać do Groota, że nie wiem jak to działa. Czy Groot się może nauczyć ale języka? Ale czekaj, bo ja chciałem szybko przypomnieć sobie, czy jeszcze nie powinniśmy czegoś w akcji, nie? Bo powiedzieliśmy, dobra, że on chciał zniszczyć tę planetę. Zniszczył. Potem co? Potem oni polecieli na niego, tam całe Nowhere i strażnicy. No i finalnie go pokonali, zabrali zwierzęta do siebie. Tak, całą tą... Menażerię. Tak, bo inaczej, bo oni tych ludzi, zwierząt nie uratowali. Nie, oni uratowali te dzieci jakby. Uratowali te dzieci, które, nie wiem czym one były dokładnie te dzieci, oraz uratowali zwierzęta te jeszcze nie przerobione. Tak. Ten statek to taka Arka Noego przez chwilę była. Tak, dosłownie, Adi do mnie w kinie, obróci się do mnie i mówi, Filip, Arka Noego. No nie, tak to wyglądało. Weź się przesuń trochę do mikrofonu jeszcze. Tak to wyglądało. Aż tak to nie, ale bądź bliżej mikrofonu. Dobra, ale ważne, że mnie złapało. Tak. Dobra, i teraz już możemy przejść do zakończenia, no bo naprawdę, w sensie, nie wiem, jakoś tak... My bardziej chcieliśmy skupić na postaciach, bo ogólnie strażnicy są nie tyle filmem, który jest o fabule jakiejś, tylko o tym, że ma pokazać postacie. No, tak. Dlatego łatwiej nam było po prostu powiedzieć o postaciach. I teraz możemy przejść już do zwieńczenia. Co tam będzie dalej? Jakie są dalsze losy strażników? Zwłaszcza, że to jest ich ostatni film. Tak. I teraz, Adi, możesz powiedzieć to, co ci przerwałem chwilę temu. To najpierw o Grucie, a potem zacznę o samym końcu. To tak, jak chodzi o Gruta... To nie wiem, jak to działa dokładnie z nim, czy on może mówić tylko tam po swojemu, że ja jestem Groot i tyle, czy on faktycznie może powiedzieć coś po innemu. Nie wiem, czy on nie powiedział czegoś po innemu w pierwszej części już,
Nie wydaje mi się, Nie wiem chociaż też. prawie, nie pamiętam dokładnie, Chyba ale nie. on teraz powiedział, że ja też was kocham. No, takie nagle oni tam wszyscy się ten żegnają, no bo ich losy, no to już muszę, trzeba powiedzieć, że oni się rozchodzą, a dokładnie powiemy co, gdzie, jak za chwilę. I Groot powiedział, ja też was kocham. Tak. I nas to wbiło w fotę i to całą salę wbiło w fotę. Ale właśnie taka tak cisza była w ogóle. Bez kitu, no tak przez ludzie kilka nie sekund się ciszy. Śmiać w ogóle, nie się śmiać, czy to i tak, no tak dziwnie, nie? Że coś I potem właśnie Andy miał innego. Taką skminę. Czy to ma sens w ogóle? No czy on tak może, czy on mówi tylko po swojemu? Myślę, Dowiemy że... się, sprawdzimy pewnie wszystko z ciekawości po nagraniu. Tak, ogólnie po prostu, jeżeli coś tam się dowiemy, to albo nagramy shorta, albo w komentarzu jednym wszystko komentarzu. po No. O jakieś odniesienia i tak dalej. Tak jest. Chociaż dobra. Wiesz co, ci powiem, my zawsze mówimy, że coś zdajemy w komentarzach, a nigdy tego nie teraz robimy. Będzie trzeba, specjalnie teraz poświęcę kilka minut, żeby tego poszukać. Dobrze. Tylko będzie trzeba to nagranie przejrzeć. Może inaczej, jeżeli komuś się chce, to nie w, pewnie, o, pewnie Flash jakby chciał. Pozdrawiamy serdecznie Flasha, tak, albo Michała też jeszcze. Też. To jakbyście mogli wypisać w komentarzach, o czym my tu mówiliśmy. Znaczy po prostu powiedzcie to, co mieliśmy sprawdzić. Tak. Będziemy I wam bardzo wdzięczni jeżeli byśmy za to. Zapomnieli o czymś, to po prostu napiszcie, ja to wszystko poszukam i się odniosę do tego. Chyba, że sami znacie odpowiedź, to możecie od razu napisać. No, chłopaki mogą znać. No. Dobra, to okej, to przejrzyjmy jeszcze kolejne postacie. Dawaj ty, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj strasznie dużo gadam i chyba trochę więcej od ciebie. Postacie chyba już nie ma co, mam wrażenie. No. Znaczy nie, chodzi, że po prostu powiedzieć, jaki jest ich ciąg dalszy, bo nie powiedzieliśmy a, tego. A, ciąg dalszy, no to może końcówkę po prostu, już przejdźmy do no końca. No właśnie o to mi chodzi. To tak, film kończy się. W ogóle było takie przejście ze sceny z muzyką do takiej pustej sceny bez muzyki, takie nagle w ogóle zaskoczenie było, że strażnicy się rozpadli, może nie rozpadli, rozeszli. To jest lepsze, to jest teraz lepsze słowo. Tak. Tak. Ku zdziwieniu wielu osób, każdy się spodziewał, że wszyscy poumierają, a tak nie jest. Wszyscy przeżyli. To właśnie nie powiedzieliśmy, że to jest spoilerowa recenzja, ale to... Ale raczej oczywiste chyba. Każdy, zawsze kto nas robimy. Ogląda, wie, że my nie robimy bez spoilerowych recenzji, bo my robimy zawsze parę dni później. Tak. No sam fakt, słuchajcie, bezspoilerowe recenzje to już hurają w internecie od czwartku. Też. My nagrywamy w sobotę i wy to widzicie raczej w niedzielę po południu, więc no już jest tyle dni, że możecie spokojnie sobie liczyć, że to jest recenzja spoilerowa. Plus jeszcze, no i tak niektórzy z widzów naszych stałych oglądają to parę dni później, po tym jak sami pójdą, nie? No tak, właśnie. Także już to... my nawet nie musimy tego mówić. Widzowie są na to przygotowani. Miejmy dobra, nadzieję. Za dużo gadam. Ty mów tak. Też coś. Przesunę trochę sobie. Proszę bardzo. Także tak, strażnicy się rozchodzą pokojowo i tak, każdy poszedł w inną stronę, bo tak, Quill powiedział, że chce wrócić na ziemię do swojego dziadka, jak też się stało. Co też nakłoniło Mantis do tego, żeby też pójść swoją drogą, czyli dowiedzieć się trochę więcej o sobie i tego, czego ona chce. Czyli jakby pójść też swoją drogą. Nebula została pilnować wraz z Draxem, bo Drax musi zostać tylko dlatego, żeby dzieci pilnować, tak. Bo one się czują przy nim najbardziej komfortowo. A przy Nebuli to nie, nie. I on też zna ich język w ogóle. No właśnie. O, to też była zabawna scena z tak, tym. Tak, że... Dobra, to ja szybko powiem. Że Drax tam mówi w języku tych dzieci, a Nebula, jak to mówisz w ich języku? Przecież nie pytałaś. No. Tak, ale to właśnie to jest takie Draxowe bardzo. Mhm. To też daje temu uroku. No, jakby się nie chciało tych żartów krytykować, to to jest po prostu takie... No to już też stało się takie bardzo... ikoniczne dla niektórych postaci. Nie wiem, czy ikoniczne to jest dobre słowo. Ale dla postaci, w kontekście postaci. Nie ogólnie ikoniczne, tylko bardziej względem postaci. No chyba dobrze. Tak. No to tak, powiedziałem o tym. O! Rocket został kapitanem. W ogóle tak fajne takie nawiązanie do Infinity War, gdzie pamiętam, że była kłótnia między tym, jak był Thor na statku. Między Thorem i Quillem, kto jest kapitanem. Tak, i Rocket, nie, Thor się pytał, kto jest kapitanem. I Rocket powiedział, że on jest i polecili tą kapsułą razem. A dobra, pamiętam, no pamiętam. Tak, więc to też jest takie fajne. No, Gamora tam no, wróciła do łowców. To ona nie została u strażników. Nawet nie rozpatrywała takiej ścieżki. I ten, nie pamiętam, jak się dokładnie nazywał. Ten, co przyjął tą strzałę pojądu. No, tak. Kalgrin, czy jakoś tak? Nie pamiętam. Nie, czemu dokładnie. Nie potrafię jego imienia spamiętać? Ja też nie, ja w ogóle nie pamiętam jego imienia i próbowałem zapamiętać i nic z tego nie wyszło. Dobra, w każdym razie on też jest właśnie w nowych strażnikach. Tak.
On też tam, a nie, sorry, on nie wiem, czy on z nimi, a nie, on właśnie został z tymi Został, strażnikami. został, A, został. no i Groot też został. Także tak, nowy skład strażników składa się z Groota, właśnie z tego pana ze strzałą, którego imię damy ogwiazdkowane na ekranie. Po prostu tak dla jasności, już nie w komentarzach. Rocket i ta dziewczynka właśnie. Jedna z dziewczynek i Adaś. Adaś, tak. Adaś, który dalej się zachowuje trochę jak dziecko na końcu. Tak. No nie wiemy, czy to się zmieni. Możemy tylko być dobrej nadziei, że coś tam jeszcze w przyszłości z nim będzie. Mam nadzieję, że na pewno. Dobra. Ponieważ Avengersi są idealnym momentem, kiedy mógłby on wrócić. My będziemy liczyć bardzo na sukces Avengersów kolejnych, jak tak. Zresztą wiecie. No, ogólnie po tym filmie mam taką nadzieję, że MCU stanie na nogi. Tak. Po tym, co się ostatnio u nich działo. A jest na dobrej drodze, chociaż no, to jest jednak film Gunna, więc wiesz, to mogło być albo okej, okay, albo dobrze. Sam Gunn zresztą powiedział, on nie wie, co się dzieje w Marvelu. On miał dać dobry film. Właśnie, tak. I właśnie to nie było za dużo nawiązań do Marvela samego, co tam się obecnie dzieje. Ten film był taki dość odrębny. Co aż dziwne jak na Strażników. Tak. Może nie aż tak jak na przykład Moon Knight, w którym nie było w ogóle żadnego powiązania z Marvelem, bo tam wiadomo, no mówili o Thanosie, o no, tym. No, to jest oczywiste. Ale on był taki bardzo o Strażnikach w ogóle, że nie było... Szczerze? Ja miałem w ogóle takie myśli w głowie, że kurde, czuję się jakbym oglądał film Marvela, ale jakby to był film poza Marvelem. Tak. Totalnie. I... Czy to dobrze, czy niedobrze? I tak, i nie. Tak, no bo jednak jak wiadomo, no w Infinity Sadze fajne było właśnie to, że tam bohaterowie występowali w swoich produkcjach. No, no Kapitan Ameryka Civil War, no tam za bardzo nie było opcji, żeby inni bohaterowie nie wystąpili, więc to byłby słaby przykład. No. Ale fajne jest to, że właśnie w Infinity Sadze było bohaterowie, na przykład nie wiem, dam przykład, bo nie pamiętam, jak dokładnie było. Na przykład Iron Man był w jakimś tam filmie, Kapitan Ameryka był tam u kogoś w produkcji i chodzi o to takie, że to było wszystko, było czuć, że to jest wszystko w jednym świecie. Mhm. A od czwartej fazy mam wrażenie, że tego strasznie ubyło. Może też nie do końca, ale no... Bardziej jest, tylko jest takie... Nie czuć tego samego po prostu. Tak, nie czuć tego połączenia. Ono istnieje, a jest takie mało wyraziste. Tak, no bo na przykład w No Way Home to był Doctor Strange, tak? Tak. Multiverse of Madness była Wanda. Tak. Shang-Chi, no to tylko w scenie po napisach byli, chyba się jeszcze tego nie widział. Nie. Ale to tylko mogę powiedzieć tak, że byli tylko w scenie po napisach, ci znani bohaterowie. I no, jest to połączenie, ale jakoś tak tego, no to nie jest to samo jednak. No nie czuć tych takich... Nie lubię tego mówić, ale no jednak ta trójca, Thor, Kapitan i Iron Man, no to jednak czuć brak tego trio po prostu. No. No. To było bardzo... To jednak było, jak to nie wiem dobrze powiedzieć, to było fundamentalne do tego uniwersum przez bardzo długi czas. Właśnie relacja tej trójki głównej. No tak, no o tym się opierała Infinity Saga. Więc jednak czuć tego brak trochę. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli Strażnicy są na tyle solidnym filmem, to jest jeszcze nadzieja. Tak. To trzeba przyznać. Dobra, bo się tego zgadaliśmy na temat przyszłości. Tak. Znaczy... Jeszcze, słuchaj, jedna rzecz. Druga scena po napisach. Możesz przypomnieć, bo ja aż sam zapomniałem, co tam się działo. Ja to dosłownie było chyba tylko tyle. Z tego, co pamiętam, że tam on siedział właśnie z tym dziadkiem, jadł płatki i w gazecie było napisane, że Kevin Bacon porwany. I oni właśnie chyba gadali o tej sytuacji, bo Quill chyba... Nie, on wiedział o tym. Przecież on widział tego Kevina Oczywiście, Bacona. Że widział, no bo oni go przywieźli w Holiday Specialu na ten, na Nowhere. Szczerze, ja w ogóle właśnie wtedy Filipowi mówiłem, że ja już naprawdę nie wierzę w to, jakie oni robią sceny po napisach. Ostatnio w ogóle to tak totalnie mało znaczące. Mhm. I co dostaliśmy? No jak Quill je płatki. Tak. I właśnie chyba mówili o tej sytuacji z Kevinem Baconem. A my tak czekaliśmy. No i wiadomo, na końcu napis, że Star-Lord. Legendarny. Właśnie legendarny, czyli legendarny Star-Lord powróci. Will return. No bo teraz w sumie ogólnie też jeszcze kwestia, tutaj też kwestie organizacyjne, że tak powiem, ale ze składu właśnie Strażników Galaktyki teraz do dyspozycji Marvelowi zostaje tylko Quill i Mantis. Reszta aktorów powiedziała, że odchodzi, a chyba tak są ich wątki poprowadzone, że można już ich zostawić w spokoju. Tak, bo jakby wiesz, tam może być wspominka o tym, że no nie wiem, Drax sobie niańczy dzieci na Nowhere, no Gamora też coś tam z łowcami działa, no bo tak, aktor, który gra Draxa, no przepraszam, że ja nie znam tych wszystkich imion, ale no, wypadały mi z głowy,
Ogólnie chyba nawet nie ma co się zdawać, po prostu każdy z nich już skończył swoje kontrakty albo skończył, i ich nie przedłużył. Tak, albo, ma albo skończył i nie ma zamiaru kontynuować, albo ma też gdzie robić. Na przykład Zoe Saldana, no ona ma awatara na najbliższe kilka lat. Na pozostali nie mają, ale no nie, po prostu... nie chcą nic robić po prostu. Tak, ale ogólnie w każdym razie kontrakty im się wszystkim skończyły, nie przedłużyli kontraktów. Na właśnie aktor grający Queera i aktorka grająca Mantis, oni swoje kontrakty przedłużyli, nie? Tak. No. To chyba tyle. Tak. Tak, spoko, 45 minut. Tak jak chyba Czarna Pantera właśnie. No, Czarna Pantera chyba dobiliśmy do 50, tylko tam jeszcze mieliśmy coś do montażu, a tu ja naprawdę nie widzę czegokolwiek do wycięcia staje. No, ewentualnie jakaś mała zacinka albo jakaś niepotrzebna gadka, chociaż nie wiem, czy takie były. Nie było. Mi się wydaje, no, że wszystko mówiliśmy z sensem. Jakby też ostatnio zauważyłem, że nasze recenzje coraz bardziej idą w kierunku takich właśnie faktycznych rozmów. No i że stary, coraz... ja czuję strasznie, że tej jakości trochę przybyło. Tak, zdecydowanie tak. W gadaniu, bo ja generalnie... Mimo, że no, ja robię te recenzje i omówienia z Filipem bardzo długo, tak na przykład no, jeszcze w 2020, nawet pod koniec, ja czułem u siebie taką strasznie niepewność w tym, co mówię. W 2020? Tak, w 22. W 22, opowiedz w 20. Tak, to moja wina. Pod koniec 22 ja jeszcze czułem taką właśnie niepewność w tym, co mówię. Na przykład Kenobi, kiedy był Kenobi? Maj, czerwiec 22. Tak, mimo że to już była połowa tego, co ja tam robiłem z Filipem, to ja tak czułem strasznie dalej niepewność. No nawet mówię. Na Czarnej Panterze nie byłeś taki jeszcze pewny do końca. Tak, a teraz jestem tak strasznie pewny tego, co mówię. Wiem, że mówię z sensem, a nie, że później mówię, ej, błagam, sprawdź tam na nagrywce, czy ja czegoś nie powiedziałem głupiego i weź mi to, podeślij i zobacz, czy jest do wycięcia. A teraz totalnie nie. Nie. Jest dobrze, tylko tutaj trochę się boję tego, że i przez maskę, i przez mikrofon mogło mnie nie zawsze wyraźnie złapać, ale to się ogarnie. Myślę, że nie było aż tak, że tak. Ja cały czas ogólnie patrzyłem sobie na podgląd Audacity na kompie, to wyglądało to całkiem spoko, więc no, chyba nie jest źle. A ja tak mi się wydaje po prostu właśnie przez to też, że Adi już się czuje różni. I ja też ogólnie zacząłem się ostatnio jakoś różni czuć. I nabrało dla mnie właśnie te ogólnie recenzje i omówienia, jako że teraz sobie każdą z kimś, nabrało dla mnie takiej formy rozmowy z ziomkiem, omawiania sobie tego. I chyba ja tak podtrzymam, że ja recenzję omówienia będę robił raczej z kimś, bo to lepiej wychodzi, mi się wydaje. Tak. To może zanim zakończymy. CGI, bardzo dobre. Właśnie, nie wspomnieliśmy. No. Tak, tylko że ja jestem generalnie strasznie specyficzny, jak chodzi o ujęcia też. Ja jestem strasznie wybredny. Może inaczej. Ten film wygląda ładnie, muzyka była mega. Tylko ja strasznie mam, nie chcę tego teraz tłumaczyć, bo jest już końcówka, nie chcemy przedłużać. Jestem po prostu strasznie specyficzny, ja mam takie jakieś tam swoje upodobania, jak o to chodzi. I to tyle. No muzyka super. Postacie wypadły bardzo dobrze. Mm-hmm. Ale no, jak chodzi o muzykę, no tutaj strażnicy zawsze mieli dobrą muzyczkę. Oczywiście, oni zawsze dowożą tutaj, wiesz, tak, klimacik lat z zeszłego wieku, to tak, zawsze dobrze chodzi. Tak, no i oczywiście dostaliśmy najwspanialszy soundtrack strażników, jak istnieje. Fakt, że trochę na niego czekaliśmy, bo czekaliśmy już do końca filmu, ale Come and Get Your Love dostaliśmy. Tak, było na końcu. Ja dosłownie, Adi wam potwierdzi, że zacząłem się do tego bujać. Chyba większość ludzi zaczęła. Tak. Może nie każdy jakoś tam bujał, ale chyba widać, że każdy się ucieszył. Bo tak mam wrażenie, że usłyszałem taki jeden duży wzdech na sali. No. Taki, może mi się tak wydawało, ale... No, no, ale mogło być. Więc dostaliśmy, tak jak oczekiwaliśmy, solidną produkcję. Tak. Z dobrym humorem to jest najważniejsze, bo to też był problem. I właśnie o te efekty, a wszystko jest naprawdę... No, nie, szczerze, nie mam się do czego tak przyczepić, to by faktycznie było słabe. Może coś było po prostu takie niedociągnięte. Synchro, a już drugie, nice. Niedociągnięte, albo miało takie być. I no, no choćby ten Adam właśnie. Adam, może on taki miał być po prostu, no może o to chodzi. Może chcą mu dać trochę, jak to się mówi, więcej miejsca do rozwoju po prostu. Nie chcą go od razu zrobić takiego wykokszonego, żeby po prostu zrobić jego rozwój. Tak samo, okej, okay, widzę, że się nie obejdzie bez Spidermana. Tak jak na przykład dużo osób narzeka na Spidermana Hollanda, że no on taki był ciotowaty, ale mi się wydaje właśnie, że tak musi być i jest dobrze, bo wtedy ma właśnie więcej po prostu miejsca na rozwinięcie się. I będzie Spider-Man 4, tam się dowiemy. Ucinam, ja muszę ucinać tak, zawsze. Tak, ucinamy od razu. Dobra. Koniec, nie ma tak, co mówić. No i pytanie jeszcze tylko, czy faktycznie daje to nam nadzieję na coś lepszego w Marvelu? Jak najbardziej uważam, że tak. Daje. I właśnie chociażby ta jakość efektów. Tak, w Marvelu był problem tego, że tego jest za dużo, no i dalej jest dużo mimo wszystko.
Ale mnie już kilka projektów ucięło. Tak, mi się strasznie podoba niektóre to. Niektóre zostały ucięte, niektóre przesunięte w czasie. Strasznie mi się podoba to, że przesunęli Secret Wars. Jestem z tego bardzo ucieszony, bo się bałem o ten film. A czekam na niego niesamowicie. Musimy w końcu zrobić, odpalić podcast. No tak, Secret Wars. Właśnie. Także no, idzie w dobrą stronę. Przesuwają produkcję. Jakość się polepszyła, więc chyba w Marvelu tam u nich wszystko w tych siedzibach jest dobrze. Już zaczyna coś tam się ruszać. Tak, więc chyba ogarnęli się chłopaki i dziewczyny. I chwała wielkiemu Kevinowi. I tylko tak, miejmy nadzieję, że The Marvels będzie tak samo dobre. Bo tak, szczerze, mimo że jest dużo negatywnych opinii na ten temat, pewnie przez Girl Power, no, tak ja mimo wszystko zwiastun byłem pod wrażeniem tego, jak bardzo dobrze wyszedł. Jak najbardziej, tak. I ja szczerze, aż dziwnie mi się to mówi, bo jeszcze kilka miesięcy temu byłem innego zdania, ale czekam na ten film. Ja też zdecydowanie, to dobra produkcja się zapowiada. Bo w ogóle było też właśnie kilka ujęć. No właśnie mówię, że jestem specyficzny o to. Mnie potrafi jedno ujęcie strasznie już zachęcić do filmu. I tam było kilka ładnych, które mi przypadły i czekam. Ale to będzie w listopadzie. Nie wiem, czy się spotkamy, czy nie, to jeszcze nie wiadomo, to wychodzi losowo. Raczej nie ma co się spotykać na taki film. Znaczy no, może być dobre, ale to są Marvels, tak? To są, wiesz, to... No, trzeba... nie jesteś... na Strażników to już trzeba było. Na Strażników no tak, trzeba było, ale Marvels to tam możemy sobie siąść na Discordzie spokojnie. Potem się widzimy na pewno na Spider-Manie 4 i na Deadpoolu trójce. O, to. Ale to czekaj, w przyszłym roku są oba, nie? Tak, ale w przyszłym roku będzie dużo solidnych produkcji. Oj, widzę, będzie mi... Niby w tym roku mamy mieć pełne ręce robotę, ale w przyszłym roku to... O Jezu, właśnie... Czekajcie na czerwiec, bo czerwiec będzie pełen. Po prostu tak, są chyba takie cztery konkretne filmy. Będą tak, transport... nie mówię. Nie mów! Nie mów! Za dużo. Musimy kończyć, bo jest... Poczekajcie, widzowie, do czerwca. 50 dobra minut. No, 51 mamy. Dobra. Także cóż, wyszło spoko. Mam wrażenie tylko, że dzisiaj trochę za dużo gadałem. Nie, jest dobrze. Właśnie ja mam wrażenie, że za dużo gadałem, szczerze. Także, o, widzicie. Ale to w sumie dobrze. Jeżeli każdy z nas ma wrażenie, że za dużo gadał, znaczy, że dużo gadaliśmy i dużo dobrego z siebie daliśmy. To się wyrówna. Tak. Dwie gaduły siadły przy mikrofonie. No. Dobra, to tyle widzowie, także jeżeli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Sorry, że was tak przetrzymaliśmy na ja mam na liczniku 52 minuty, tam pewnie będzie 51,5 około, po udzięciu wstępu i zakończenia. Także sorry, że was tak przetrzymaliśmy, ale my się dzisiaj daliśmy dobre do posłuchania jako podcast. Tak, możecie sobie puścić w tle, bo ja tak sobie teraz przeanalizowałem, co mówiliśmy i chyba nie było takiego bywania na bok, czy mówienia od rzeczy. Nie, bądź spoko. Dużo się dowiecie. Jak najbardziej. Dobra, no i w takim razie widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. I oczywiście trzeba to zrobić, wiadomo, tak każe obyczaj, tak, równo. Także na 3-4. Tak, nary. Tak, i od także trzymajcie się, zaczynamy. 3-4. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, papa. Pa.